Otwieram 59. sesję Rady Powiatu w Zwoleniu w dniu 10 października 2023 roku. Na początku bardzo serdecznie witam pana starostę, wicestarostę, członków zarządu, panie i panów radnych, panią sekretarz, panią mecenas, panią skarbnik. Informuję wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu w Zwoleniu, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja z obrad sesji jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu bip.zwoleńpowiat.pl oraz na stronie internetowej www.zwoleńpowiat.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zwoleński, ulica Władysława Jagiełły 4, 26700 Zwoleń. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez mail jmałpa@zwoleńpowiat.pl. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku i głosu przetwarzane są w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z artykułu 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Pozostałe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu oraz na stronie internetowej www.zwoleńpowiat.pl. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obecnych jest 14 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał i decyzji. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść zmiany do porządku obrad? A 13 było. Umaznięte jest. Tak jest, ktoś podpisał. Podpisał, że na dwóch. Czyli 13 osób jest. 13, bo. No bo to się. Jurek poszedł do dołu. No za mocno. Czy ktoś chce wnieść jakieś zmiany do porządku obrad? Jeżeli nie ma zmian, to porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół był wystawiony. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma uwag, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 13 radnych, za 13 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej. I tak jak zwykle proszę pana starostę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to sprawozdanie będzie dotyczyło okresu między sesjami. To jest od dnia 30 sierpnia do 10 października 2023 roku. I tak, Zarząd Powiatu w okresie sprawozdawczym obradował na 4 posiedzeniach, w trakcie których przyjął 9 uchwał oraz przyjął projekt uchwał, które przekazał pod obrady Rady Powiatu w Zwoleniu. Ponadto przedmiotem posiedzeń zarządu były sprawy związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat oraz wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i Starostwa. I tak, na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2023 roku Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, która w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4507 W Jedanka Karczówka poprosiła o przekazanie środka trwałego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środka trwałego. Punkt 2. Zapoznałem zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, który w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadzającą zmiany w planie finansowym Komendy poprosił o dokonanie zwiększenia planu finansowego na rok 2023 o kwotę 32 333 zł. Zarząd podjął decyzję o dokonaniu zmian w budżecie z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją szkoleń dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zwoleńskiego. Punkt 3. Zapoznałem zarząd z kolejnym pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, który poprosił o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2023 o kwotę 17 302 zł. Zostaną dokonane zmiany w planie finansowym z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych dla pracowników i funkcjonariuszy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Punkt 4. Członkowie zarządu rozpatrzyli kolejne pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu,
który w związku z decyzją wojewody mazowieckiego wprowadzającą zmiany w planie finansowym komendy poprosił o dokonanie zmian zwiększenia planu finansowego kwotę 50 198 zł. Zarząd wyraził zgodę. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę należności dla pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Punkt 5. Zapoznałem zarząd z następnym pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na rok 2023 o kwotę 37 577 zł. Zarząd pozytywnie zaznaczony na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Punkt 6. Odczytałem pismo prezesa Fundacji Humanum, który zaprosił na otwarcie nowej placówki powstałej w Zwoleniu Niepublicznej Szkoły Podstawowej Niezapominajka. Zarząd postanowił ufundować upominki w postaci artykułów szkolnych i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 500 zł na ten cel. Punkt 7. Zarząd po rozpatrzeniu pisma dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu poprosił o zwiększenie planu wydatków na 2023 rok o kwotę 100 tysięcy złotych. Zarząd pozytywnie się do tego wniosku ustosunkował. Środki będą przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Punkt 8. Zapoznałem zebranych z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża piasku w kategorii C Wólka Gąciarska położonego na części działki w miejscowości Wólka Gąciarska w gminie Kazanów. Dokumentacja geologiczna zawiera ustalenie bilansów zasobów geologicznych złoża Wólka Gąciarska według stanu grudnia 2022 rok. Punkt 9. Zapoznałem członków zarządu z kolejną decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną piasków położonych na części działki w miejscowości Dębniak i Kazan. Dokumentacja geologiczna złoża Dębniak 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Punkt 10. Zarząd rozpatrzył prośbę dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy najmu 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pod automat z napojami z dotychczasowym najemcą reprezentującym firmę Cafe 2GO. Zarząd pozytywnie się ustosunkował, wyrażając zgodę na zawarcie umowy z dotychczasowym najemcą na okres kolejnych 5 lat. Punkt 11. Zarząd powiatu jednogłośnie podjął uchwały nr 337 przez 2023 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2023 rok oraz planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok. B. Nr 338 przez 2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 19 września, na którym zapoznałem zebranych z pismem dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, który w związku z zamiarem podpisania umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu na użyczenie sali gimnastycznej w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu taktyki i techniki interwencji w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu poprosił o odstąpienie od pobierania opłat eksploatacyjnych. Zarząd wyraził zgodę. Punkt 2. Zarząd zapoznał się z prośbą przewodniczącej KGW Piątkowy Stok w sprawie bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych przy ulicy Kościuszki celem zorganizowania jubileuszu dziesięciolecia koła. W związku z tym, że decyzja dotycząca użyczenia nieruchomości należy do kompetencji dyrektora szkoły, pismo zostało przekazane do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Punkt 3. Zarząd skierował wnioski do wojewody mazowieckiego o stwierdzenie nabycia własności gruntów zajętych pod drogę publiczną powiatową Zwoleń-Sarnów, odcinek Czarnolas i wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez powiat zwoleński nieruchomości drogowej położonej w obrębie Czarnolas, gmina Poliszna. Punkt 4. Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu o wyborze wykonawcy zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 4506W Zwoleń-Sarnów na terenie gminy Poliszna. To jest wykonanie dokumentacji projektowej firma Gajewski Marcin projekty drogowe z siedzibą w Puławach. Punkt 5. Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez dyrektora PZD w Zwoleniu o wyborze wykonawcy zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 4512W Zwoleń-Czczów odcinek Zwoleń-Mostki. To jest wykonanie dokumentacji projektowej firma Gajewski Marcin projekty drogowe z siedzibą w Puławach. Punkt 6. Po zapoznaniu się z wnioskiem dyrektora
SP ZOS zwoleniu dotyczącym wyrażenia zgody na przedłużenie kredytu do dnia 31.12.2024 zarząd nie wyraził zgody. Punkt 7. Zarząd przyjął do wiadomości raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Zwoleń w latach 2021-2022. Punkt 8. Zapoznałem zarząd z pismem dyrektora SP ZOS Zwoleniu, który wnioskował o podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór firmy KPW Audytor do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostki na lata 2023-2024. Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie na dzisiejszą sesję. Punkt 9. Po zapoznaniu się z wnioskiem przewodniczącej KGW Piątkowy Stok, zarząd zdecydował o dofinansowaniu jubileuszu dziesięciolecia koła gospodyń wiejskich w wysokości 1000 zł. Punkt 10. Członkowie zarządu pozytywnie rozpatrzyli prośbę naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na powołanie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pod nazwą modernizacja i uzupełnienie szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej trzeciej klasy na terenie powiatu zwoleńskiego w związku z planowaną dwuletnią na lata 2023-2024 realizacją zadania. Ustalono, że zostaną zwiększone wydatki w 2024 roku o kwotę 31 tysięcy złotych. W 2023 roku planowane jest zawarcie z inspektorem nadzoru, zaś płatność realizowana będzie w 2024 roku. Na wniosek powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Zwoleniu zostanie zwiększony budżet na 2023 rok zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego o kwotę 5500 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę jednorazowego dodatku motywacyjnego. Punkt 12. Zapoznałem zebranych członków zarządu z pismem naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który zawnioskował o zmianę w budżecie powiatu na 2023 rok o kwotę 5200 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia działek po drogę publiczną powiatową Miedlanka Karczówka. Zostały dokonane zmiany pomiędzy paragrafami. Punkt 13. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do pisma komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, który zawnioskował o dokonanie zmian w planie finansowym o kwotę 10 577 zł. Zarząd dokonał zmian w budżecie. Środki będą przeznaczone na wypłatę nagród za zastępstwo dla funkcjonariuszy oraz dopłat do wypoczynku. Punkt 14. Zarząd rozpatrzył pismo naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju, która w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń-Sarnów zawnioskowała o przekazanie środka trwałego na rzecz PZD w Zwoleniu. Zarząd pozytywnie się do wniosku odniósł. Wartość środka trwałego to 8 479 108,26 zł. Punkt 15. Zarząd zapoznał się z prośbą dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zwoleniu w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ustalono, że zostaną zwiększone wydatki o wyżej wymienioną kwotę. Punkt 16. Na wniosek skarbnika powiatu o zabezpieczenie środków w planie finansowym o kwotę 13 587 zł w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zarząd pozytywnie odniósł się do tego wniosku i zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie. Punkt 17. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu dotyczącym przesunięcia środków na wydatki w kwocie 29 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne w zawodzie kucharz oraz bieżące wydatki. Pozytywnie się ustosunkowano. Zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie. Punkt 18. Rozpatrzone zostało pismo dyrektora Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu dotyczące zwiększenia planu dochodów o kwotę 200 620 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 048 zł. Zmiany miały na celu dostosowanie wysokości planu dochodów do przewidywanego wykonania. Zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie. Punkt 19. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zarząd wyraził zgodę. Punkt 20. Kolejne pismo, którym zajął się zarząd, pochodziło od dyrektora powiatowego zarządu dróg, który poprosił o zwiększenie środków finansowych o kwotę 70 tysięcy złotych
z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia poboczy na wlocie do miejscowości Kazanów w ciągu drogi powiatowej Bartodzieje-Kazanów. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków, które zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej. Punkt 21. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek sekretarz powiatu i dokonane zostaną zmiany między paragrafami o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów promujących powiat zwoleński. Punkt 22. Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zwoleniu, która zawnioskowała o sfinansowanie szkolenia specjalistycznego. To jest podstawy stosowania skali inteligencji Wechslera dla dzieci, dla psychologów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zwoleniu. Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie szkolenia dwóch osób. Punkt 23. Po zapoznaniu się z prośbą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu zostaną dokonane zmiany między paragrafami o kwotę 185 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Punkt 24. Zebrani rozpatrzyli pozytywnie kolejne pismo dyrektora PUP w Zwoleniu w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2023 rok o kwotę 8105 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki. Punkt 25. Odczytałem prośbę naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany wydatków budżetowych na realizację inwestycji pod nazwą termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przeznaczonych na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. Zarząd wyraził zgodę. Punkt 26. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, który poprosił o dokonanie zwiększenia planu finansowego na rok 2023 zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego o kwotę 154 304 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę należności dla funkcjonariuszy z tytułu rekompensaty za nadgodziny oraz świadczeń za wysługę lat w służbie. Punkt 27. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do wniosku kierownika referatu administracyjno-gospodarczego i zostaną zabezpieczone środki w wysokości 15 tysięcy zł z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Perzyna 86. Punkt 28. Odczytałem prośbę naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju w sprawie dokonania zmian w budżecie na kwotę łączną 140 tysięcy zł. To jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie powiatu zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych. Ustalono, że zostaną zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 133 500 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych przebudowy drogi powiatowej Jasieniec-Miesiączka i zmniejszone zostaną wydatki w kwocie 6 500 zł w 2023 roku zaplanowane na pokrycie kosztów badań próbek odbiorczych mieszanki asfaltowej dla wyżej wymienionej drogi. Punkt 29. Na wniosek dyrektora ELO w Zwoleniu zostanie zmniejszony plan wydatków przeznaczonych na projekt ekopracownia Ekosfera ELO Zwoleń w wysokości 50 tysięcy zł. Punkt 30. Na wniosek wicestarosty o dokonanie zmian w planie finansowym na 2023 rok polegającym na zwiększeniu wydatków o kwotę 50 tysięcy zł dotyczącym zadania pod nazwą Ekosfera ELO Zwoleń zostaną dokonane zmiany polegające na zmniejszeniu planu wydatków w ELO Zwoleniu, a zwiększenie nastąpi w starostwie. Jest to związane ze zmianą sposobu finansowania wyżej wymienionego projektu i realizacją projektu przez Powiat Zwoleński Starostwo Powiatowe. Punkt 31. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 339 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2023 rok oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Nr 340 w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych. Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni powszednie i soboty oraz rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na 2024 rok. Nr 341. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Punkt 32. Zarząd przeanalizował projekty uchwał i przygotował na sesję Rady Powiatu, które przekazał pod obrady komisji i na sesję. Następnie oznajmiłem, że zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2023-2030. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogły składać wnioski i propozycje zmian w terminie od 25 sierpnia bieżącego roku do 15 września 2023 roku. W
Wpłynął jeden wniosek wypełniony formularz uwag opinii w ramach prowadzonych konsultacji. Jednocześnie projekt strategii w ramach konsultacji został wysłany do gmin powiatu zwoleńskiego. Zarząd powiatu zapoznał się ze zgłoszonymi uwagami, opiniami i zdecydował, że co do ich uwzględnienia decyzja zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu. Następne posiedzenie odbyło się w dniu 26 września bieżącego roku. Punkt 1. Wicestarosta zapoznał zebranych z przedłożoną korektą informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2023 roku. Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację. Punkt 2. Zarząd skierował wniosek do wojewody mazowieckiego o stwierdzenie nabycia własności gruntów zajętych po drogę publiczną powiatową DP nr 4506W Zwoleń-Sarnów, odcinek Jadwinów, gmina Policzna, Łuczynów, gmina Policzna, odcinek Józefów, gmina Zwoleń. Punkt 3. Zarząd zapoznał się z prośbą komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, który poprosił o dokonanie zwiększenia planu finansowego na rok 2023 o kwotę 14 048 zł. Zarząd ustalił, że dokona zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu z przeznaczeniem na wypłatę należności funkcjonariuszy z tytułu równoważnika za brak lokalu. Punkt 4. Wicestarosta Zwoleński zapoznał zebranych z informacją przekazaną przez ministra finansów o przyznaniu dla powiatu zwoleńskiego na rok 2023 kwoty 25 792 zł. Zostaną dokonane zmiany w planie dochodów. Są to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Punkt 8. Wicestarosta poprosił o wprowadzenie do budżetu kwoty 7686 zł na 2023 rok z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Podjęto decyzję o zwiększeniu planu dochodów i wydatków o wyżej wymienioną kwotę. Punkt 6. Zarząd zapoznał się z prośbą sekretarz powiatu o sprawie przesunięcia środków budżetowych o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją 23 dożynek powiatowych. Zarząd odniósł się pozytywnie. Zostaną dokonane stosowne zmiany między paragrafami. Punkt 7. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 342 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok. Nr 343 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy. Nr 344 w sprawie udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zwoleniu pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu powiatu zwoleńskiego wszelkich czynności związanych z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego edycja 2024. Punkt 8. Po przeprowadzeniu analizy i uwag opinii złożonych do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2023-2030 Zarząd zdecydował, że zmiany ulegną. Wizja powiatu zwoleńskiego, strona 21. Punkt 2. Punkt 5. Kierunków działań w celu strategicznym wzmocnienia efektywności pomocy społecznej, strona 23. Punkt 1. Kierunków działań w celu strategicznym. Poprawa jakości oraz dostępności usług zdrowotnych, strona 24. Punkt 5. Kierunków działań w celu strategicznym wspieranie turystyki i ochrona dziedzictwa kulturowego, strona 26. Punkt 4. Kierunków działań w celu strategicznym zapewnienie skutecznej promocji powiatu, strona 26. Dodatkowo zarząd uznał, że niektóre ze zgłoszonych uwag, propozycji dotyczące kierunków działań mieszczą się w istniejących już zapisach przedłożonego do konsultacji projektu strategii i nie ma potrzeby ich uszczegółowiania, gdyż zburzyłoby to finalną koncepcję, która opiera się na budowaniu celów i kierunków działań w sposób ogólny. Następne posiedzenie odbyło się 29 września. Wicestarosta zapoznał zebranych z prośbą powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Zwoleniu, który na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego przyznającej środki w kwocie 80 tysięcy złotych zawnioskował o zwiększenie budżetu na 2023 rok. Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu służbowego. Ustalono, że zostanie zwiększony budżet powiatu o wyżej wymienioną kwotę z przeznaczeniem na powyższy cel. Punkt 2. Zarząd zapoznał się z pismem kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, który na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków budżetowych o
kwocie 5855 zł. Zarząd pozytywnie się ustosunkował do wniosku. Zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie powiatu, które wynikają z rozliczenia organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku na terenie powiatu. Punkt 3. Wicestarosta zapoznał członków zarządu z pismem przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Włóczanki z Nadjużanki dotyczącym rozważenia możliwości przyznania dotacji na cele statutowe koła. Ustalono, że po zasięgnięciu opinii radcy prawnego starostwa pod koniec roku budżetowego zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. Punkt 4. Na wniosek dyrektora powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu, który poprosił o zwiększenie planu wydatków na kwotę 35 tysięcy, zostaną zwiększone wydatki w budżecie jednostki na bieżące funkcjonowanie PZD w Zwoleniu. Punkt 5. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do pisma kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, która zwróciła się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2023 rok w kwocie 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zostaną dokonane stosowne zmiany w budżecie. Punkt 6. Wicestarosta zapoznał członków zarządu z pismem informującym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna ze środków PFRON-u. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o ujęcie zadania inwestycyjnego pod nazwą dostosowanie łazienki dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu w budżecie powiatu na 2024 rok i w wykazie przedsięwzięć do WPF-u na lata 2023-2035. Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu zadania do budżetu na rok 2024 oraz do WPF-u. Punkt 7. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2023 rok oraz planie finansowym zadań zlecanych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok. 8. W sprawach różnych obecny na posiedzeniu dyrektor powiatowego Zarządu Dróg w Zwoleniu omówił zadania inwestycyjne, jakie realizowaliśmy i realizujemy w roku bieżącym według stanu na dzień 29 września 2023 rok. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję panu staroście za przedstawienie sprawozdania. Czy są jakieś pytania, uwagi do sprawozdania? Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj w sprawozdaniu pana starosty jest takie sformułowanie, że zwiększamy budżet w sprawie zakupu tego samochodu służbowego. To są samochód służbowy nie dla starostwa powiatowego, lecz dla inspektora nadzoru budowlanego. Środki zewnętrzne, decyzja, dotacja wojewody mazowieckiego. Aha, czyli to jest dotacji, tak? To jest z dotacji i w sposób naturalny przyjmujemy środki. Muszą te środki przechodzić przez budżet niejako powiatu. Stąd taki zapis i takie decyzje. Dobrze. Drugie pytanie mam takie. Ekopracownia, co to takiego jest? W liceum ogólnokształcącym, wojewódzki kurator oświaty, w zasadzie Ministerstwo Oświaty ogłosiło konkurs na ekopracownię bodajże biologiczną w liceum ogólnokształcącym. W związku z tym, że środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a nasza dopłata wynosi tylko bodajże 20% z tego co pamiętam, to chyba jest 10 tysięcy złotych. W związku z tym chcemy, żeby wszelkie najnowsze pomoce szkolne pojawiły się w pracowni biologicznej w liceum ogólnokształcącym. Stąd zauważyliście Państwo, że było najpierw zmniejszenie o 50 tysięcy środków, a później zwiększenie. Dlatego, że te środki nie mogą przejść przez budżet szkoły, tylko ze względu na to, że to był konkurs otwarty dla powiatów skierowany na rzecz szkół średnich, to powiat brał udział w tym konkursie, powiat dostał środki i przechodzi to przez budżet powiatu, ta ekopracownia, czyli środki przeznaczone na tą ekopracownię. Stąd takie trochę zawiłe, ale tak to wygląda. Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tych badań geologicznych. Czy tam w miejscowości Dębniak planowana jest kopalnia żwiru, czy po co te badania geologiczne są robione? Te kopalnie odbywają się, znaczy te badania odbywają się niejako poza naszymi plecami.
My nie wydajemy decyzji na kopalni piachu. W zasadzie to w zależności od wielkości włóż. Te w większości przypadków decyzje podejmuje, czy zezwolenia wydaje marszałek województwa mazowieckiego. Ja nad tym ubolewam, bo jeżeli coś się dzieje na terenie powiatu zwoleńskiego i grozi to rozkopaniem powiatu w dużym stopniu, to powinien decyzję podejmować starosta bądź zarząd powiatu. Natomiast odbywa się to praktycznie poza naszymi plecami. My tylko, no cóż nam pozostaje, jeżeli coś jest zrobione, tak jest to skonstruowane, że papiery my zatwierdzamy, a marszałek podejmuje decyzję. No. A jeszcze mam pytanie. Jestem z tego bardzo, bardzo niezadowolony, ale nic na to nie poradzę. Takie są przepisy. Wiemy, kto to wystąpił o te badania i o zgodę? To są firmy spoza terenu powiatu zwoleńskiego, firmy zewnętrzne. Wykupują grunty, otwierają kopalnie, zarabiają. Ale rozumiem, że są właścicielami w tej chwili, tak? Oczywiście, że tak, no. Oczywiście. I jaki to areał tego jest przewidziany? Ja w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, po prostu trzeba byłoby mieć dokumentację geologiczną przed sobą, ale to jest w granicach od 0,5 hektara do 1,5 hektara. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze raz podkreślam, jestem z tego powodu bardzo niezadowolony, dlatego że z jednej strony modernizujemy czy przebudowujemy drogi, finansujemy, poprawiamy tonaż, ale jednocześnie w olbrzymim stopniu będzie to służyć, mówię, rozkopaniu części powiatu, pewnie w perspektywie czasu zaśmieceniem tego powiatu, bo ja znam takie miejscowości na terenie subregionu radomskiego, gdzie kopało się piach, później się to nawet nie zrekultywowało, zostawiło i dzisiaj jest to składowisko odpadów, wszelkiego typu bałaganu, ludzie wywożą po prostu różne nieczystości. No ale nic, no cóż, no, jesteśmy niezadowoleni z takiego rozwiązania, ale takie są fakty i tutaj służby, myślę i policyjne i nie tylko policyjne, po prostu no, winny pilnować tego typu kwestii. Z jednej strony cieszyłem się i myślę, że wszyscy żeśmy się cieszyli, jak na terenie całego powiatu zafunkcjonował ten system zbiórki odpadów komunalnych. To nie jest tanie, jak Państwo wiecie, ja na przykład płacę 180 zł. Bodajże w układzie kwartału razy 4 kwartały to są to jakieś tam znaczące pieniądze. I wydawało mi się, że ten system zda egzamin, że ludzie będą wywozić te śmiecie, powiedzmy wystawiać, wywozić do punktów tej selektywnej zbiórki odpadów gminnych. A w rzeczywistości, jakbyście Państwo pojeździli po tych laskach, to serce ściska, bardzo różnie to wygląda. Może to jest potrzebny czas, no, żebyś to... Myślę, że to akurat te odpady nie pochodzą z naszego terenu, bo my mamy zabezpieczone i nie sądzę, żeby ktoś specjalnie, załóżmy, w jakieś tam wyrobiska wyrzucał odpady, które są, przypuszczam, że to są odpady zewnętrzne, czyli ktoś, kto przeprowadza prace jakieś budowlane albo remontowe, albo coś, nie wie co zrobić i nie chce zapłacić za utylizację, to szuka takich właśnie miejsc. No ale to tak jak starosta mówi, to są sprawy policji, to są sprawy służb, tak, ochrony środowiska i tak dalej. Proszę Państwa, spotkałem się tak informacyjnie. Leży na terenie jakaś pryzma starych kabli, pewnie z jakiejś inwestycji przywieziona, może 200 metrów, jakieś zwoje, ale to nie są kable użytkowe, tylko jakieś wyprute, prawda, to co w środku, natomiast zostały tylko te obudowy z tworzywa. Byłem świadkiem, przejeżdżałem, widziałem może 140 opon. To nie jest odpad mieszkańców raczej powiatu czy mieszkańców danej gminy, tylko to, co powiedział Pan przed chwilą, przywiezione z zewnątrz, rzucone, wykiprowane i szybki odjazd. Także no, widziałem też pryzmę styropianu, takiego zużytego, zniszczonego i też pryzma. No, to boli, ale no, widzicie Państwo, no, potrzebne są służby, które po prostu no, muszą dyżurować 24 godziny. I tak, przejeżdża samochodem, gdzieś tam człowiek, mi się zdarzyło, że przejeżdżałem, stanąłem 200 metrów za samochodem, patrzyłem, co się będzie działo. Jak widzi, że ktoś obserwuje, to jedzie dalej i koniec. No i to jest naprawdę bardzo trudno upilnować, ale no, no mamy wszelkiego typu służby policyjne i powinny tutaj zwracać na to uwagę. Szczególnie na te przypadki, gdzie są to duże ilości, tak jak opony, te kable, tam jakieś wielkie ilości styropianu zużytego. No ale... Dziękuję panu staroście za wyjaśnienia. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 5.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju powiatu zwolenskiego na lata 2023-2030. I tu proszę pana wicestarostę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado. Mam taki obowiązek jako zarząd w oparciu o uchwałę numer 24 z 2013 roku w sprawie zasad i trybu prowadzonej konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zwolińskiego przedstawić państwu informacje, jak odbywały się konsultacje i wyniki tych konsultacji. I zacytuję, zarząd powiatu po zakończeniu konsultacji podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonej konsultacji najbliższej po zakończeniu konsultacji sesji Rady Powiatu oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej powiatu zwolińskiego i tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego. I nawiązując do tej uchwały Rady Powiatu, pragnę państwu przedstawić informację na temat przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju powiatu zwolińskiego na lata 2023-2030. Niektóre kwestie się powtórzą, bo pan starosta w swoim wystąpieniu w zarządu omówił pewne materiały, ale ja dopełnię po prostu tej informacji. Przedmiotem konsultacji społecznej był projekt strategii rozwoju powiatu zwolińskiego na lata 2023-2030. Podstawą do przeprowadzonych konsultacji była uchwała nr 334 łamana przez 2023 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 9 sierpnia 2023 w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju powiatu zwoleńskiego na lata 2023-2030. Konsultacje przebiegały na wyrażenie opinii przez samorządy gminne z terenu powiatu zwoleńskiego lub złożenie uwag w formie pisemnej lub poprzez formularz online przez mieszkańców powiatu zwoleńskiego. Informacja, ogłoszenie o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt strategii powiatu zwoleńskiego na lata 2023-2030 wraz z formularzem konsultacyjnym został zamieszczony na stronie internetowej www.zwoleńpowiat.pl w zakładce aktualności. Wypełniony formularz konsultacji można było składać osobiście, drogą elektroniczną, adres e-mailowy, albo za pośrednictwem poczty, a także poprzez wypełnienie online. Konsultacje były prowadzone w terminie od 25 sierpnia 2023 do 15 września 2023. W trakcie konsultacji 4 z 5 gmin powiatu zwolenskiego wyraziło pozytywną opinię na temat przysłanego im projektu strategii rozwoju powiatu zwolenskiego na lata 2023-2030. Jedna gmina nie odniosła się i nie zaopiniowała, nie przekazała swojej opinii na temat tego projektu. Poprzez formularz konsultacyjny online opinia ten temat nad projektu strategii przekazała jedna osoba, przewodniczący Stowarzyszenia Oświatego Sycyna, po dokonaniu przez Zarząd Powiatu Zwoleńskiego i przewodniczącej Zespołu do spraw pracowania projektu strategii rozwoju powiatu zwoleńskiego na lata 2023-2030 analizy opinii i uwzględnienia części uwag uległy zmianie pewne zapisy. I tak wizji powiatu zwoleńskiego uwzględniliśmy propozycje. W punkcie 5 kierunków działania w celu strategicznym wzmocnienie efektywności pomocy społecznej został zapis zmieniony i dopisany. W punkcie 1 kierunków działania w celu strategicznym poprawy jakości oraz dostępności usług zdrowotnych również. To jest strona 24 tej strategii. Punkt 5 kierunków działania w celu strategicznym wspieranie turystyki i ochrona dziedzictwa kulturowego. Chodziło tutaj po prostu o podkreślenie tej marki Jana Kochanowskiego i miejsc związanych po prostu z Janem Kochanowskim. Punkt 4 kierunków działania w celu strategicznym zapewnienie skutecznej promocji powiatu zwoleńskiego i również bazowaliśmy po prostu na naszej marce tutaj naszego poety zacnego Jana Kochanowskiego. Dodatkowo uznano, że niektóre ze zgłoszonych uwag, propozycji dotyczących kierunków działania mieszczą się w istniejących już zapisach przedłożonego do konsultacji strategii i nie ma potrzeby uszczegółowienia, gdyż zburzyłoby to finalną koncepcję tej strategii, która opierała się na budowaniu celów i kierunków działania w sposób ogólny. Podpisał
w zastępstwie starosty wicestarosta Waldemar Urbański. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu wicestaroście za przedstawienie. Czy są pytania odnośnie tego punktu? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju powiatu zwolenskiego na lata 2023-2030. Projekt druk nr 1. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu druk nr 1, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 13 radnych, za 13 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie zwoleńskim w 2023 roku. Projekt druk nr 2. Czy są jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu druk nr 2, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 13 radnych, za 13 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia przełożonemu służbowemu. Projekt druk nr 3. Czy ktoś ma jakieś uwagi do tego punktu? Albo pytania? Nie widzę. To przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu druk nr 3, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 12 radnych, za 12 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania rocznego programu określającego zasady współpracy powiatu zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Projekt druk nr 4. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu druk nr 4, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 14 radnych, za 14 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Zwoleniu za rok obrotowy 2023 i 2024. Projekt druk nr 5. Czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu druk nr 5, proszę nacisnąć przycisk.
Głosowało 13 radnych, za 13 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu zwolenskiego na lata 2023-2035. Projekt druk nr 6. Czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? Panie skarbnik, proszę bardzo. Jak informowaliśmy Państwa na komisji, otrzymaliśmy środki z Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne dostosowanie łazienki dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Swoleniu. To przedsięwzięcie będzie realizowane na przestrzeni 2 lat, czyli roku 2023-2024. Łączne nakłady to jest 64 tysiące. I otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 50 tysięcy z PFRON-u, przepraszam, 50 tysięcy 600. Nasz udział to jest 14 tysięcy. W związku z tym, że planujemy w tym roku ogłosić nabór na wykonawcę tego zadania i zawrzeć umowę z wykonawcą. Natomiast płatności i rozliczenie inwestycji będzie w roku 2024. W związku z tym umieszczamy to w wykazie przedsięwzięć. Wydatki w roku 2024, natomiast zobowiązania rok 2023. I również dostosowujemy, ale to może przy projekcie druk nr 7 opowiem, dostosowujemy dochody i wydatki roku 2023. To dziękuję bardzo pani skarbnik za wyjaśnienia. Ja mam pytanie do państwa. Czy jest projekt tej łazienki? Remont łazienki ponad 50 tysięcy ma kosztować? Czy ja się mylę? To jest dostosowanie. Dostosowanie łazienki dla potrzeb tak. osób ze szczególnych. No i to ma kosztować 50 tysięcy? 60? 4. A jest jakiś projekt na to? No pewnie jest, jeżeli. No ale no, pewnie jest to. To przecież on musi być w starostwie, a nie gdzieś indziej. Skąd proszę takie. Proszę bardzo, pan wicestarosta. O teraz. Panie radny, składając wniosek do PFRON-u o przebudowę tej łazienki i dostosowanie, będzie odbywał się po prostu kapitalny remont tej łazienki, która jest obecnie, czyli będą wyburzone ściany i będzie po prostu nowa w ogóle po prostu łazienka i całkowicie po prostu przebudowana. Składając do PFRON-u musieliśmy podać kosztorys, rysunki techniczne, także to jest w posiadaniu Wydziału Inwestycji i Rozwoju, można się z tym zapoznać. I w oparciu o ten kosztorys dostaliśmy dofinansowanie. Proszę Państwa, proszę nacisnąć. Dotyczy jak powiedział starosta Rubański, został zrobiony stosowny kosztorys. Ten kosztorys wraz z wnioskiem poszedł do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oni weryfikują bardzo dokładnie. Myśmy kiedyś mieli taką w życiu okazję spotkać się z fachowcami z PFRON-u. Jeżeli chodzi o budownictwo, są naprawdę wysokiej klasy specjalistami. Zaakceptowali ten wniosek do takiej wysokości i zgodnie z tym kosztorysem będzie przebudowana ta łazienka i otoczenie tej łazienki, włącznie z nazewnictwem, powiedzmy tam na drzwiach i tak dalej. Jeszcze raz podkreślam, to dotyczy niepełnosprawnych wzrokowo i ruchowo. Takie są cię koszty, no. Tym bardziej to zadanie będzie realizowane w roku 2024, także będziemy wybierać w konkursie wykonawcę. Takie są ceny, nic na to nie poradzimy. Dziękuję bardzo panu staroście za wyjaśnienie. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały według projektu druk nr 6, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 13 radnych, za 14, przeciw 0, wstrzymało się 1 osoba. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej za rok 2023, projekt druk nr 7. Tu pani
Skarbnik już wyjaśniła. Czy są już pytania odnośnie tego punktu? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały według projektu druk nr 7, proszę nacisnąć przycisk. Głosowało 14 radnych, za 13 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I przechodzimy do punktu 3. Wolne wnioski i informacje. I w tym punkcie informuję, że w okresie pomiędzy sesjami wpłynęło 6 pism do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, do wiadomości Rady Powiatu w Zwoleniu. Pisma pochodzą od jednej osoby. Z pismami można zapoznać się w Biurze Obsługi Rady i Zarządy Powiatu. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Badański. Panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja w tym punkcie chciałbym skorzystać z możliwości złożenia wniosku do projektu budżetu powiatu zwoleńskiego na rok 2024. Pozwólcie, że odczytam ten wniosek. W związku z potrzebą dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Przyłęk wnioskuję o ujęcie w budżecie powiatu zwoleńskiego na 2024 rok następujących przedsięwzięć. Punkt pierwszy, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4530W Babin-Tymienica na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Babin do przeprawy mostowej na rzece Zwolence w miejscowości Ruda. Punkt drugi, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na tymże odcinku, to jest około 3 km oraz przejścia dla pieszych na wysokości publicznej szkoły podstawowej imienia Heleny Długoszewskiej w Babinie. Punkt trzeci, wykonanie ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego w obrębie rzeczonego odcinka drogi. Punkt czwarty, odrestaurowanie mostu na drodze powiatowej nr 4530W Babin-Tymienica znajdującego się w miejscowości Ruda poprzez pomalowanie elementów metalowych oraz ewentualną wymianę elementów drewnianych. I punkt piąty, zainstalowanie barier drogowych po stronie rzeki od mostu do miejsca na wysokości budynków młyna znajdującego się po przeciwległej stronie w przypadku niemożności wykonania zadania w tym roku budżetowym. Argumentacja. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie inwestycji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4530W Babin-Tymienica. Stara nawierzchnia, której coroczne punktowe naprawy nie przynoszą długotrwałych efektów, jest obecnie w bardzo złym stanie. Występowanie dużych ubytków w nawierzchni powoduje, że w trakcie przejazdu samochodów ciężarowych drgania wyczuwalne są znacząco przez mieszkańców w ich domach usytuowanych w niedalekiej odległości od drogi. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jest niezbędne do przywrócenia spokoju w tym zakresie, ale także zagwarantowania bezpiecznego przemieszczania się mieszkańcom i przedstawicielom transportu ciężarowego współpracującym z firmą, i tutaj nie będę może wymieniał, ale która jest z kolei istotnym producentem mąki oraz odbiorcą zboża z terenu gmin powiatu zwoleńskiego będących de facto gminami rolniczymi. Zasadnym jest również, aby w obliczu wzmożonego ruchu drogowego, który niewątpliwie ma miejsce na drodze powiatowej nr 4530W Babin-Tymienica, uwzględnić w perspektywie projektowej chodnik w celu zagwarantowania bezpieczeństwa poruszania się pieszych mieszkańców i dzieci w wieku szkolnym narażonych nie tylko na oddziaływanie samochodów osobowych, lecz również ciężarowych. Nadmieniam, że na natężenie ruchu wpływa fakt, iż droga ta łączy powiaty Lipski i Zwoleński. Odnośnie potrzeby zainstalowania barier drogowych na wskazanym powyżej odcinku drogi, ze względu na możliwość zagrożenia zdrowia i życia użytkowników drogi, zwłaszcza w warunkach zimowych, jest to sprawa niecierpiąca zwłoki i została szerzej poruszona na Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 29 września bieżącego roku. Podsumowując, realizacja powyższych przedsięwzięć nie tylko znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców tej części powiatu zwoleńskiego, ale stanie się także gwarancją bezpieczeństwa, uatrakcyjni te lokalizacje pod względem biznesowym, stanie się godną wizytówką powiatu zwoleńskiego. W związku z powyższym wnoszę o umieszczenie wyżej wymienionych zadań w budżecie powiatu zwoleńskiego na 2024 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy pan starosta chciałby się... Proszę państwa, jak płynie wniosek, będzie poddany głębokiej analizie, będzie lustracja w terenie i z natury jest tak, że my występujemy w oparciu o takie wnioski mieszkańców, sugestie, występujemy o środki finansowe zewnętrzne i po otrzymaniu środków wprowadzamy zadanie do realizacji. Dlatego, że
My jesteśmy w stanie sfinansować 10, maksimum 15% wartości kosztorysowej zadania, a to nie są zadania rzędu 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych, tylko w grę wchodzą miliony złotych. Natomiast i to zadanie będzie, tak jak powiedziałem, poddane analizie. Miejmy nadzieję, że będą prowadzone nabory w ramach Polskiego Ładu w perspektywie czasu kolejne. Po analizie, po prostu jeżeli wniosek będzie zasadny, to wystąpimy o takie środki finansowe. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to myśmy już prowadzili rozmowę, że bariery będą zrobione. Była wizualizacja, myśmy oglądali ten materiał i rozmawialiśmy z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg na ten temat. Jest pewna szansa, że to zadanie będzie wykonane być może jeszcze w tym roku, z tym, że świadczenia inspektora nadzoru drogowego, a także dyrektora, tam są świeże nasypy, muszą osiąść. No, takie to są technologiczne sprawy. Tam nie można tych barier montować w betonie, bo jest nie wolno. Są pewne przepisy, które regulują, w jaki sposób te bariery ochronne należy zamontować. One muszą być osadzone na gruncie, ale nie gruncie, który pracuje, rusza się, jest świeży, nie jest twardy. To takich rzeczy nie możemy robić, bo to by ulegnie przechyleniu, pochyleniu po prostu. W związku z tym musimy zachować pewną cierpliwość. Jak ten grunt osiądzie, uda nam się to zrobić w tym roku, to zrobimy. Jeżeli nie to zrobimy, to przesuniemy to na wiosnę, a więc kwiecień, maj, czerwiec przyszłego roku. I tyle. Dziękuję bardzo panu staroście. Panie starosto, bardzo dziękuję za uwagę, gdzieś tam poświęcenie uwagi w tym względzie. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jeden wniosek i pytanie, czy zarząd rozważa przebudowę mostu w gminie Kazanów w miejscowości Zakrzówek na drodze powiatowej. Jest tam w tej chwili ograniczenie do 10 ton. Jest zagrożenie, że nawet straż pożarna przy takim tonażu nie może w tą część gminy wjechać od strony Kopca i Zakrzówka. No jest pytanie takie, czy to będzie ujęte w jakimś planie. Poza tym, z tego co wiem, jest w posiadaniu starostwa projekt, który był kupiony czy też zrobiony za ponad 100 tysięcy złotych i ta sprawa stanęła i po prostu stoimy w miejscu. Jeżeli trzeba formalnie złożyć wniosek na piśmie, to oczywiście taki wniosek poparty przez mieszkańców złożę. Proszę państwa, to nie jest problem zebrać podpisy i złożyć wniosek, bo ja mogę też po prostu rozmawiać z mieszkańcami Osuchowa i złożą wniosek, żeby na rzece Modrzejewicy taki remont czy przebudowę mostu zrobili. To jest rzecz w środkach finansowych rządowych przeznaczanych na potrzeby samorządów. Myśmy w edycji 6 składali wnioski na ponad 40 milionów złotych, dostaliśmy 2 miliony. Natomiast teraz w tej ostatniej edycji dostaliśmy w granicach niecałych 10 milionów złotych. W jednym przypadku niecałe 2 miliony, a w drugim przypadku niecałe 8 milionów złotych. Jeżeli będą się pojawiać nabory, a wierzę i liczę, że będą się pojawiać, to oczywiście jesteśmy żywotnie zainteresowani, żeby mosty sukcesywnie, tak jak i drogi, przebudowywać również mosty, bo no, to są inwestycje rzędu kilku milionów złotych. Przebudowa mostu to drodzy państwo, to nie milion złotych, to nie 1,5 miliona złotych, tylko z natury, w zależności od wielkości. Ale to jest kwestia kilku milionów złotych. Tak jak powiedziałem, jak się będą pojawiać kolejne wnioski, kolejne edycje, liczę, że będzie 9., 10. W perspektywie czasu będziemy tego typu inwestycje wpisywać, zgłaszać i chodzić i prosić i przekonywać decydentów szczebla wyższego, żeby nam te środki no, przeznaczyli na przebudowę mostów. Potrzeb jest bardzo dużo, jest kilkadziesiąt mostów na terenie powiatu zwoleńskiego, także znam sprawę, wiem, że to była, ta kwestia była wcześniej zgłaszana, no ale drodzy państwo, tyle krawiec kraje, ile mu materii staje. Będziemy zgłaszać, będziemy wnioskować, będziemy otrzymywać środki finansowe.
Na pewno żadnego z wniosków nie odrzucimy, nie pominiemy. Będziemy starali się zaciągać kredyty, dokładać do tych inwestycji, bo jest to jedynie słuszne. No, biedny się musi posiłkować przede wszystkim środkami zewnętrznymi, ale też partycypować w kosztach realizacji tych zadań, o których mówię. Takie są plany, takie są zamiary i takie są nadzieje na otrzymanie środków finansowych w perspektywie czasu. Jak będą środki, będą otwierane kolejne edycje z Polskiego Ładu, będziemy składać wnioski, będziemy otrzymywać środki finansowe, będziemy starali się po prostu pamiętać również o tym zadaniu i o tym kolejnym, gdzie mówię, ono niczym się nie różni od odcinka Kopiec-Kazanów, bo mówię, ten most w Osuchowie również jest w byle jakim stanie, czy w złym stanie, ale takich mostów na terenie powiatu jest więcej i jest po prostu, pamiętamy o tym i wszystko będzie zależało od strategii wspierania samorządów gminnych, powiatowych w perspektywie nadchodzących miesięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu staroście. Mam pytanie takie, czy starostwo występowało o środki na tą inwestycję? Drodzy państwo, jeżeli się pisze wnioski na 42 miliony złotych, a w tym na komendę 30 milionów i na kilka dróg na terenie powiatu zwoleńskiego, jeżeli jest to limitowane środkami, wysokością środków finansowych, to trudno pisać tak sobie, powiedzmy, kolejne wnioski. No, my piszemy, ale jeżeli jest limit 2 milionów złotych na wnioski popegeerowskie, jeżeli jest 8 milionów na cały powiat na budownictwo drogowe i jeżeli mogliśmy złożyć wniosek do 30 milionów i złożyliśmy na przebudowę budynku po komendzie powiatowej policji, no to drodzy państwo, nie mieliśmy prawnych możliwości, żeby składać kolejny wniosek. Każdemu się marzy, zresztą myśmy notarialnie przejęli od wojewody budynek po komendzie powiatowej policji. I trwałość tego aktu notarialnego wynosi w granicach 5 lat. Jeżeli nie rozpoczniemy w jakimś momencie robót na tej inwestycji, to drodzy państwo, tą nieruchomość musimy zwrócić wojewodzie. Takie są reguły gry. I teraz proszę nie mnożyć po prostu bytów kolejnych, bo nie jest możliwe, to jest tylko powiat zwoleński. To nie jest powiat radomski, to nie jest powiat puszkowski, otwocki i tak dalej, i tak dalej, tylko powiat zwoleński. Takie są nasze możliwości na tą chwilę i uważam, że dobrze na zasadach dobrego gospodarza składamy te wnioski i próbujemy przebudowywać drogi na terenie całego powiatu. Nie jesteśmy natomiast w stanie, żeby odrobić pewne zaniedbania czy zaległości 20 lat czy 25 lat. Jeżeli będą się pojawiać kolejne edycje, tak jak powiedziałem, 9 czy 10, będziemy składać wnioski. Pamiętamy o tym moście, pamiętamy o kolejnym moście również w miejscowości Osuchów. To nic nie da zbieranie podpisów. No mówię, ja daję przykład, ja mogę w Osuchowie pozbierać też, bo też jest most. No. Drodzy państwo, w Kazanowie też jest most, no. Możemy też zbierać podpisy. Ale proszę bardzo, no, ja tylko zadałem pytanie. Nie róbmy plebiscytu, bo drodzy państwo, ja też potrafię pisać wnioski. Panie starosto, obiecał pan na spotkaniu, że sprawa będzie załatwiona na spotkaniu w Zakrzówku. Wypowiedział się pan na ten temat. Ja tylko pytam. Rozumiem, że do tej pory taki wniosek nie został złożony o przebudowę tego mostu i że w przyszłości jest to jakby w kręgu uwagi zarządu. I to mi wystarczy. Natomiast ja powiedziałem, że jeżeli potrzeba jest poprzeć ten wniosek podpisami, to ja to zrobię. Rozumiem, że nie potrzeba, że starostwo się zajmie bez jakiejś specjalnej, załóżmy, dyrektywy ze strony mieszkańców. I tyle. Drodzy państwo, dziękuję bardzo. Jak składamy wnioski, jeszcze raz podkreślam, te wnioski są określone do 8 milionów złotych, do 2 milionów złotych, tak pokazywała edycja 6 i edycja 8 i do 30 milionów. Zarówno w jednym przypadku, w drugim, jak i w trzecim złożyliśmy wnioski. I podaję przykład, na komendę powiatową, na budynek, na nieruchomość po byłej komendzie powiatowej policji. Mamy bardzo wstępną wizualizację. Chcielibyśmy, żeby większość wydziałów Starostwa Powiatowego była skoncentrowana w jednym miejscu.
Dlatego, że kierownictwo powiatu powinno mieć bliski nadzór nad funkcjonowaniem tych wydziałów. Nie może być wydziałów, powiedzmy, powiatu rozproszonych w trzech czy czterech miejscach. Jeszcze raz podkreślam kwestia trwałości podpisanej umowy notarialnej z wojewodą. Myśmy taki wniosek złożyli na 30 milionów złotych, ten wniosek nie przeszedł. Jest problem. Prawdopodobnie zdecydujemy się na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w roku 2024. Będziemy, tak myślę, my czy nasi następcy powinni rozpocząć inwestycje i nawet w cyklu 5-6-letnim tego typu obiekt wybudować, bo jest on potrzebny, jest on konieczny. Jest to również gest w stosunku do mieszkańców terenu powiatu zwoleńskiego, bo ludzie przyjeżdżają i dojeżdżają do centrum, a czasem te 2,5 km czy 2 km na Perzyny muszą iść pieszo. Tym bardziej, że tam nie ma miejsc parkingowych, jest ciasno i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o drogownictwo, też te akcenty próbujemy rozkładać po terenie całego powiatu zwoleńskiego. A jak zaznaczyłem, inwestycja mostowa to jest inwestycja rzędu 5-7 milionów złotych. To są bardzo kosztowne, bardzo drogie inwestycje, w zależności od tego, co tam należy przy tym zadaniu zrobić. I pisząc wnioski, my się nie posiłkujemy, powiedzmy, tutaj podpisami mieszkańców, bo no, ten, kto ogłasza tego typu konkurs, nabór wniosków, no nie potrzebuje, żeby po prostu no, posiłkować się podpisami mieszkańców. Także myślę, że to jest zbędne. Oczywiście, że byłem na spotkaniu, mówiłem, że jest taka potrzeba, żeby tego typu inwestycje przeprowadzić. Natomiast nie określiłem czasu, bo ja nie wiem, kiedy będzie kolejna edycja i jakie będą nabory. Być może, że będzie tylko i wyłącznie edycja poświęcona na przykład przebudowom mostów. I wtedy oczywiście szybko wejdziemy, bo są dedykowane, są tematycznie wskazane, powiedzmy, projekty. Jeżeli będą, tak jak bezpieczeństwo pieszych na przykład na realizację chodników, takie coś się tam pojawiło i wprowadzono stałą ulicę Wiślana w Zwoleniu. A więc to wszystko, co będzie dedykowane, będzie wskazane, staramy się maksymalnie wykorzystywać. Stąd, mówiąc nieskromnie, spory, duży, powiedziałbym, dorobek, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe. Sporo robimy na terenie powiatu zwoleńskiego, jeżeli chodzi o inwestycje. Chcemy ten kurs, tą linię realizować, ale wszystko będzie zależało od kolejnych naborów zewnętrznych, bo powiat zwoleński jest powiatem biednym, drodzy Państwo, i musimy mieć tą świadomość, że my i tak chodzimy, biegamy, staramy się, rozmawiamy, prosimy tych, którzy decydują o przyznaniu środków finansowych. Na razie nam się to udaje i myślę, że jesteśmy dość skuteczni. Mamy wielu przyjaciół, mądrych ludzi, którzy pamiętają o powiecie zwoleńskim i o pomocy dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego. I idźmy tym kursem po prostu spokojnie, jak się będą pojawiać kolejne edycje tematycznie może dedykowane mostom, a nawet jak nie będą, to jak będą otwierane kolejne konkursy Polskiego Ładu, a liczę i wierzę, że tak będzie w perspektywie czasu, będziemy pamiętać również o moście w Zakrzówku. I dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Jeszcze słowo. Panie starosto, z tego co pamiętam, to w czasie trwania tej kadencji były środki dedykowane na budowę mostów i martwi mnie to, że samorząd nasz powiatowy nie wystąpił o te środki. Po drugie, jeszcze chyba w czasie, kiedy pan był wicestarostą, został zakupiony projekt tego mostu i z tego, co sobie przypominam, to ponad 100 tysięcy za ten projekt został zapłacony i nie wiem, czy ten projekt jest aktualny, czy trzeba robić nowy projekt. A jeżeli nowe, no to jest pytanie, no co z tymi pieniędzmi. Uważam, że ten most musi być zrobiony, dlatego że ciąg komunikacyjny jest przerwany i dzisiaj 10 ton to jest ciągnik z przyczepą. I tak naprawdę te pojazdy już nie powinny przejeżdżać tamtędy. Nie wiem, czy to wymaga modernizacji, czy przebudowy, ja się na tym nie znam. Ale on musi być zrobiony. Jeżeli chodzi o most w Osuchowie, nie ma tam takich ograniczeń póki co. Jak będą, to na pewno będzie musiał być zrobiony, bo zostaniemy odcięci od świata. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. To jest nieprawda, że były nabory dedykowane na budowę mostów. Zupełna nieprawda. Nie ma pan wiedzy na ten temat.
Proszę w ten sposób nie mówić, nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Były nabory bardzo ogólne, były nabory na inwestycje, ale były to nabory ze względu na stan dróg na terenie powiatu zwoleńskiego. No, skierowaliśmy te wnioski pod kątem przebudowy dróg. Natomiast jako takie dedykowane pod kątem przebudowy mostów nie było i proszę nie mówić, że pan lepiej wie niż ja, bo ja tutaj siedzę i biorę pieniądze za to i myślę, że jestem nieźle przygotowany do pełnienia tej roli. Co do mostu w Osuchowie, w każdej chwili może być sytuacja podobna. Też nie jest w dobrym stanie ten most, jest na rzece Modrzejowicy. Potrzebne są duże inwestycje, potrzebne są duże środki finansowe i potrzebny jest czas. Myślę, że powinniśmy zachować pewną cierpliwość, spokój. Na razie te roboty idą bardzo dobrze. Ja jeszcze raz podkreślam, jak będą kolejne nabory, być może dedykowane pod kątem mostów, przebudowy dróg, będziemy o tym pamiętać. Natomiast na rok 2024 planujemy wprowadzić do budżetu zadania drogowe te, które nie zmieściły się do realizacji w roku 2023, a na które otrzymaliśmy środki finansowe w ramach polskiego, między innymi Polskiego Ładu, tej edycji, ostatniej edycji ósmej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzę do punktu 14. Ogłaszam zakończenie obrad 59. sesji Rady Powiatu w dniu 10 października 2023 roku. Dziękuję państwu za przybycie.